Cześć, siemaneczko, z tej strony Anton. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii wprowadzającej do gry Farming Simulator 22. Na tej serii gramy oczywiście na mapie francuskiej. Drugi dzień lipca. No i jak to w lipcu, dosyć dużo roboty jest. Tutaj na tej serii miesiąc jest podzielony na trzy części, czyli mamy jak gdyby trzy dni w miesiącu, w odróżnieniu od takich standardowych ustawień, kiedy to jeden miesiąc jest po prostu jednym dniem w grze. No i tak w odróżnieniu od tego, jak to było w poprzednim odcinku, kiedy tam narzekałem, że mimo tego, że mam 3-dniowy miesiąc, to i tak wszystko staram się robić w pierwszym dniu. No to tutaj już sobie rozplanowałem. Właśnie zjeżdżam z pola, z łąki, którą wczoraj zbierałem tutaj w większości. Dzisiaj tylko z rana tutaj jeszcze kilka rzeczy poprawiłem. Chciałbym to zacząć dzisiaj wałować, ale wydaje mi się, że to wałowanie to za bardzo... Ona nie może być wykonane przez pracownika. Znaczy takie wałowanie, jakbym tutaj chciał puścić wałowanie, wiecie o które? Jako element pielęgnacji łąki, to wałowanie z odpowiednim wałem powoduje, że tutaj dostajemy jeden poziom nawożenia, czyli no całkiem niezły biznes, na tym można zrobić, ale haczyk jest chyba taki, że pracownik zwykły tego nie ogarnie. No tutaj jednak w tej serii wprowadzającej najbardziej bazujemy jednak na rzeczach standardowych, nie z modach, chociaż dzisiaj się zmieni. Ale moim zdaniem to powinno być w podstawce. Tutaj tak wygląda pole po jęczmieniu. Był tutaj jęczmień, było skultywatorowane, oczywiście były małe kamienie, tak więc później było wałowane. Nawet widzicie w jakim kierunku było wałowane, bo są takie ścieżki porobione. Wiadomo, to wałowanie też powoduje, że tam gdzie ciągnikiem przejedziecie, tam wygnieciecie chwasty, które jeszcze nie urosły, bo te chwasty urosły dopiero po wałowaniu. Tak więc tak to wygląda. Tutaj mamy, tu był jęczmień, tu mamy owies, tutaj sobie nawet już wycięłem taką ścieżkę, bo tu zacząłem wygniatać, ale spoko, kombajn sobie na razie stoi. No i w sumie najlepiej to byłoby, gdybym sprzedał i... Co to jest? Soja. Soja chyba maksymalną teraz cenę ma. Tak więc za chwilę wyślemy ciągnik, tylko nie wiem jeszcze za bardzo gdzie ten ciągnik, do którego punktu skupu. Wiem, że soja na tej mapie, no to maksymalne ceny uzyskuje właśnie chyba w lipcu. Teraz jest, mam nadzieję, albo coś tam umieszałem. Mam nadzieję, że nie. Dobra, lecimy sobie tam, soja już powinna być na pod ten. Zasypana jest, dobra, z tego co pamiętam, bo sobie przygotowałem ten save już jakiś czas temu do nagrywki, tak więc nie do końca wszystko pamiętam. Dzisiaj też będę chciał, a właśnie, no to jest to seria taka wprowadzająca do tej gry, tak więc tutaj bazuję najczęściej na rozwiązaniach bardzo standardowych, nie używam modyfikacji, tam jest jedna modyfikacja, ale dzisiaj dołożę dwie modyfikacje, ponieważ wydaje mi się, że rzeczy, o których dzisiaj będę tutaj mówił, one powinny być w grze, a ich nie ma. Dobra, najpierw sobie wypuścimy tutaj pracownika. Aha, poczekajcie, bo ja muszę sprawdzić, gdzie jest ta najwyższa cena na soję, ponieważ soja... Wahania. Sprawdźmy. No, już przegapiłem. Coś mi się tak wydawało, że chyba coś przegapiłem. No właśnie. Aha, gdzie to jest najwyższa ta cena? Ona jest najwyższą... O nie, tutaj nie będę wywoził. O, tutaj do tego elewatora sobie wyślemy. A, to dosyć daleka droga. No w powrotnej drodze to może być naprawione. Poczekajcie, jeszcze jedną rzecz chcę sprawdzić. A to przyczepa tak dobija, ale spoko. No więc sobie ustawimy tego pracownika. Niech jedzie, to jest ten punkt sprzedaży. No właśnie. O właśnie. Spoko. Stwórz pracę tam, tylko pojedziemy sobie tak normalnie. O, przejedź. Tyle. Dobry ten pracownik sobie, o, tak go używam. Jest cosplay, którego jeszcze na razie nie używam. To bardzo, ale... ten taki jest do takich prostych prac, jak już mniej więcej ogarnę o co kamon, to on już to zrobi. Dobra, a czego... Czym się dzisiaj zajmiemy? Otóż właśnie, dobra. Na razie sobie odstawimy tutaj te prace zielonkarskie. No i tak jak mówiłem, tutaj chyba pracownik tego nie ogarnie, tak więc to sobie zostawię na później. To będę musiał tutaj poza odcinkami zrobić, bo jednak pracownik tego nie ogarnie. Tutaj na razie będę też chciał ubić ten silos, tak więc też poczekamy. Natomiast lecimy do sklepu.
i kupię maszynę, która będzie modyfikacją, która moim zdaniem powinna być w tej grze. A mówię tutaj o przyczepie, która ma możliwość autoload. Takich rozwiązań standardowo nie mamy. Nie mamy takich możliwości w grze. Nie jestem w stanie rozumieć, dlaczego nie ma takich rozwiązań i jakie są ograniczenia, co powoduje, że w tej grze nie ma przyczep, które mają możliwość autoload. Czy wcześniej jak gdyby nie było takiej potrzeby w innych farmingach? Oczywiście takie rozwiązania były i bardzo często korzystałem z takich rzeczy, zwłaszcza w 17, 19 może mniej, ale w 17 na pewno dużo. Natomiast 22, moim zdaniem to powinno być, i takie rozwiązania powinny być standardowe, ponieważ mamy łańcuchy produkcyjne. Mimo tego nie ma, ale tak naprawdę Giant zrobił dosyć dużo, żeby w podstawce były rzeczy, które ułatwią nam załadunek pewnych takich sytuacji. Znaczy, ułatwią nam załadunek Bell, ale niekoniecznie palet, ponieważ mamy tutaj teraz w kategorii, gdzie mamy sprzęt do, czekajcie, bo znowu się, technologia zbioru Bell, mamy na przykład rozwiązania firmy Anderson do zbioru okrągłych Bell. We wcześniejszym farmingu, chyba w 19, była od razu dorzucona Ursus. On nie był chyba podstawcą, był tylko jako modyfikacja, z tego co pamiętam, a może się mylę. To już nie pamiętam. W każdym razie tutaj mamy takie fajne rozwiązania do zbioru Bell. Tutaj naprawdę ten Anderson robi robotę. Wyciągnięty z dodatku Anderson z 19. Multipack D14. No naprawdę bardzo fajna maszyna, która potrafi... Zresztą mam odcinek, poradnik, który pokazuje, jak się posługiwać tą maszynę. Zapraszam. W prawym górnym rogu pewnie będziecie mieli link do tego poradnika, tak więc sobie to zobaczycie. Jak on fajnie pomaga tutaj przy zbiorze słomy, ale tych małych kostek. Mamy tutaj stackera takiego, którego znamy już od długiego okresu czasu. Mamy Arkusina, który też znany jest od długiego czasu. Tak więc jeżeli chodzi o zbiór Bell, no to jest w sumie fajnie. Tych rodzajów Bell jest tutaj dużo. Jeszcze dodatkowo przyczepy do zbioru Bell, jeżeli chodzi o bawełnę, też tam jest automatyczny załadunek, tak? Taki dziwny, podjeżdżamy, one wskakują. Natomiast jeżeli chodzi o załadunek rzeczy, które produkowane są w łańcuchach produkcyjnych, to tutaj nie mamy żadnych takich rozwiązań, a tutaj jest naprawdę bardzo dużo roboty. Ja jestem akurat w tym momencie, kiedy tutaj będę wywoził naprawdę mnóstwo palet i będę musiał sprzedawać. Akurat w tym momencie muszę wywieźć 22 palety, czy nawet 23. Przy założeniu, że mąka to jedna paleta pełna to 1000 litrów. Tak więc jest dosyć dużo rzeczy do wywożenia i takich rzeczy będzie coraz więcej, a tutaj nie ma takich niestety, nie ma takich rozwiązań. Oczywiście są ułatwienia w tym sensie, że tym turem całkiem fajnie się ładuje w porównaniu do wcześniejszych farmingów. Są fajne też platformy do przewożenia i jest ich więcej niż było w innych farmingach i to nawet nie chodzi o technologię zbioru, gdzie mamy tutaj tą platformę dosyć fajną, taką fajną agrolinera, ale też mamy, też możemy używać również lawety. I tych lawet jest kilka fajnych takich, też jest ich więcej na pewno niż było wcześniej, na przykład ta fajna. Właśnie dzisiaj ją sobie zakupimy, ale ona będzie miała opcję właśnie autoload. Te opcje są dodatkowe, ale w momencie, kiedy sobie pobierzecie modyfikacje. Niestety tutaj, znaczy nie niestety, no w sumie tą platformę znajdziecie, znajdę tutaj w przyczepach. O właśnie, i ona będzie kosztowała 15 tysięcy, więc ją sobie zakupimy i ma funkcję autoload. Te autoloady troszeczkę różnie działają. Tutaj wybrałem sobie po prostu, one generalnie działają w parze, czyli jest jedna, generalnie musicie pobrać dwie modyfikacje. Linki do tych modyfikacji znajdziecie w opisie, jeżeli akurat was będzie to interesowało. Ta platforma, ale dodatkowo jeszcze musi być skrypt, który obsługuje ten automatyczny załadunek. Tak więc to jest inna tego typu sytuacja. Tutaj w sklepie możemy sobie wybrać, jaka to będzie
ładowność tej platformy. No i albo 12 palet, albo 24. Mamy tutaj takie dwie opcje. Weźmiemy sobie od razu 24, żeby po prostu później nie zwiększać tego limitu, tak więc nic tutaj nie zmieniamy. No i teoretycznie za 15,5 tysiąca naprawdę dużo rzeczy można sobie tutaj ułatwić, ponieważ uwaga, tam dojechaliśmy, a nie, bo jeszcze czekam, aż tamten dojedzie, będzie jakiś monit, żeby sprzedał to. Tu mamy bardzo fajną taką platformę, tak, podłączymy. Ona może nie jest idealna, bo mam takie wrażenie, że jak po polach będziemy jeździli, to może troszeczkę wadzić z racji tego, że jest troszeczkę niska w sensie. Ale mam nadzieję, nie będzie nam aż tak mocno przeszkadzało to. Chyba będzie ok, tak się wydaje. Dobra. Bardzo fajna ta platforma jest tutaj. Fajnie wygląda. To jest w ogóle nowa marka w grze, tak więc elegancko. No i tutaj właśnie tego typu zastosowania, jakim jest autoload. Zresztą za chwilę będę musiał to rozczytać, bo tak naprawdę pobrałem sobie te modyfikacje dwie, ale tak naprawdę nikt nie przetestowałem. Wiem, że na przykład to powinno działać, ale nie wszystkie te rozwiązania działają idealnie. Niedawno był, znaczy jakiś czas temu był patch, który tam zmienił troszeczkę pojemność niektórych palet. Może to mieć jakiś wpływ na to? Podejrzewam, że te problemy, które które były, jeżeli chodzi o takie modyfikacje, to może były związane właśnie z tym patchem, bo te modyfikacje dosyć szybko się ukazały i w sumie wiadomo dlaczego, no bo tych palet jest dosyć dużo. Chociaż po tym update'cie troszeczkę zmieniła się liczba tych palet, no i w sumie też dobrze. Dobra, wiecie co? Tutaj sobie na razie to zostawię, chociaż tak naprawdę chciałbym wywieźć truskawki. Cena nie jest zbyt duża, ale już tam się limit prawie wykorzystany. Natomiast wezmę sobie jeszcze ten miód. Tutaj wywiozę, bo tutaj jest w tym, jeżeli chodzi o miód, tutaj są chyba wszystkie opcje, jakie możliwe są. Są pełne palety. Są palety takie przed update'em. Są tutaj pełna paleta po update'cie, która ma 400 litrów. Tu jest taka paleta 60 litrów. Tutaj też jest jakaś 120, tutaj to 120, tu jest taka. No, jest ich dużo. Ale generalnie mam nadzieję, że tutaj nie, no, on powinien sobie ogarnąć. No i teraz lecimy sobie, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak tutaj z obsługą, bo to mnie też ciekawi. Dobra. Mam od razu Enable Autoload 6. Czy podpowiada mi, ile mogę sobie załadować? Czyli w tym momencie, jak podjeżdżam, to od razu mówi mi, że 6 palet mogę załadować, czyli. Aha, dobra, to już widzę, jakie palety mogę załadować. Czyli tutaj obok stoi 6 palet. Tyle tylko, że to jest pod klawiszem R. Gdybym chciał na przykład zmieniać jest pod Z-ką. Czyli tutaj możemy sobie zmieniać rodzaje tych palet. Tak, Big Bag palet, ale nie, dlaczego tamto się zmieniały? Wiecie, może. Dobra, to są europalety, a teraz sobie ten Liquid Tank weźmiemy, tylko nie wiem dlaczego, że tam cały czas mam. Aha, czyli tak naprawdę to chyba nie wiem, czy to działa. Może nie działa. Tak naprawdę mi potrzebne jest to rozwiązanie tylko i wyłącznie do transportu palet, ale czekajcie. Ja mam tutaj palety. Z tym mam te mausery i zobaczymy, czy z mauserami to będzie działało. O, zobaczcie. Autoload nothing, czyli nic. Nic nie można tutaj zawieźć. Ja już nawet tą przyczepę sobie przestawiłem, bo już właśnie myślałem pod tym względem, że chciałbym tutaj coś przewozić. Tutaj, zobaczcie, liquid. I nie wychwytuje chyba tych palet. Dobra, zaraz zobaczymy. Nie, jest jeden. Dobra, jedna. Dobra, czyli nie wiem, którą to wychwycił. Chyba. Dobra, czekajcie, jeszcze raz odjadę sobie i zobaczę, o co chodzi. Dobra, odjedziemy sobie i sprawdzimy to jeszcze raz. Tak naprawdę to tylko potrzebuje, te rozwiązanie potrzebuje tylko i wyłącznie do transportu palet. Ale takich wiecie, z tych. No tutaj znowu podjechałem. Czyli paleta. Nie wiem, którą to. Dobra.
rzucimy, to się przekonamy, którą chwycimy. Bo teraz stoję tak, w takim miejscu, gdzie może albo chwycić to, albo to. Teraz zobaczymy, którą chwycił. W ogóle nie chwyta. No to ciekawe. Oj, nie mów mi, że kupiłem sprzęt, który nie będzie działał. No tego typu modyfikacja może być. Zresztą podejrzewam, że ja śledzę też rozwój tej i wydaje mi się, że za chwilę będzie aktualizacja tego skryptu, który obsługuje tutaj tą przyczepę i on wtedy może coś naprawi. Ale dobra, poczekajcie. Tam coś nie chce zadziałać, ale czy zadziała w ogóle tutaj? Czy ja będę mógł skończyć to? 7, dobra. Ale weźmiemy sobie to. No dobra, wrzucimy to tak. Nie mogę. Teraz na europalety to weźmiemy chyba. Trzeba tutaj przełożyć. I teraz. O. Europalety są dobre. Czyli pasują tutaj. Europalety. Czyli takie są europalety, tak? No to musiałbym po prostu przetestować, co jest co według nomenklatury tutaj, jaka jest tutaj w tym opisie. Bo tam są różne rodzaje tych rzeczy, które tam były. Nie jestem do końca pewien, jak to sobie ta gra, jak sobie ten modyfikacja to tłumaczy. No ale widzicie, tu jakoś tam wrzucił 24, ale to czyli to będzie najprawdopodobniej 6. W dwóch warstwach będzie robił. Szkoda, że nie mam aż tak dużo palet, żeby to wrzucić na dwie warstwy. Bo, ale czegożby nie, zaraz poczekajcie. Zaraz sobie to wrzucę ładnie. Dobra, tutaj skręcić. Aha, bo ona ma też tylną oś skrętną. Teraz pojąłem o co chodzi, o co kamon. Nie mogę tamtej wyciągnąć. Dobra, to nie będziemy się tam męczyć, bo podejrzewałem, że ten trigger chwytający, on nie jest aż tak daleki, tak mocny, tak szeroko dookoła przyczepy. Zrobione jak to w niektórych modach 19, że tam wszystko dookoła. To tutaj widzieliście, podjechaliśmy i od razu wyskoczyło, że jest jeden, tak więc dorzucimy sobie to. I ewentualnie jeszcze sprawdzę, czy na przykład tutaj od razu, bo podejrzewam, że te palety, które są tutaj, one są tej samej kategorii. Czyli ewentualnie mógłbym sobie dorzucić tutaj truskawki. Tak, bo już wychwytuje mi tutaj, czyli można to dorzucać, fajnie. Elegancko, R. I następne, dobrze, elegancko układa. To, że one wiszą w powietrzu, wiecie dlaczego one wiszą w powietrzu, dobra. R. I tutaj sobie dorzucam. To ja mówię. W sumie to dobrze, teraz zorientowałem się, że to nawet w sumie ok, że trzeba dosyć blisko podjechać. One się tutaj respią, rzeczy, i dalej, pyk. Czyli widzicie, no, gdyby było takie rozwiązanie naprawdę, to by ułatwiło, nie? Ułatwiło mnóstwo. Dlaczego takich nie ma rozwiązań? Podejrzewam, że to jest kwestia optymalizacyjna. Tego typu modyfikacje czasami potrafią powodować, że rozgrywka jest trochę mniej płynna, co może przy starych konsolach być, no, opłakane w skutkach. Może mi się takie mam podejrzenie, ale czy to jest prawda, no to piszcie w komentarzach, co wy sądzicie. Natomiast widzicie, to działa. Dobra, i teraz jeszcze mamy, ewentualnie możemy to rozładować i sobie wybieramy stronę pod klawiszem U. Albo na lewą, albo na prawą. No powiedzmy, że tutaj sobie na prawą. No i teraz można rozładować to poprzez I. Proszę bardzo. Dobra, spoko, czyli działa. No właśnie, o tym i tego typu rozwiązanie chciałbym, żeby było jednak na podstawce. Oczywiście, żeby było dostępne, to nie znaczy, że będzie, że muszę koniecznie używać. Ale chodzi o to, że wiele osób, na pewno będą osoby, które w komentarzach powiem, a to nie ma sensu, ja przecież to mogę narobić na turze, ale są też takie osoby, które na pewno bardzo by były zadowolone, gdyby tego typu rozwiązania były dostępne w grze, gdyby one zrobione były na poziomie już bezpośrednio gry, a nie poprzez modyfikacje. Wiadomo, to na pewno by było jakoś, mam nadzieję, lepiej zrobione. Chociaż tak jak mówię, ta modyfikacja bardzo wcześnie została tutaj udostępniona i działa. Działa to, co chcę, to akurat działa, to mi działa, tylko nie wiem, jak to by z tym. Trzeba będzie to sprawdzić, ale to sobie później sprawdzę. Podejrzewam, że to też załadowuje, tylko że muszę tam odpowiednią jakąś opcję znaleźć. Dobra, tyle jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja dzisiaj sobie wywiozę tutaj niektóre rzeczy, ten miód i takie
A te pomidory też chyba to sprzedaję. Tak już by nie. A więc troszeczkę sobie to wywiozę. Ciekawe, czy to wszystko chyba będę mógł zawieźć do jednego miejsca. Chyba do sklepu zawieziemy. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tego typu rzeczy. Czy tego typu rozwiązania powinny być w Farming Simulator 22 w podstawce, czy też nie, bo to jest symulator i tutaj powinno być ciężko i tak dalej. I powinniśmy wszystko ręcznie robić. I nie powinno być uproszczeń, żeby było łatwiej i tak dalej. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Pozdrawiam, Anton.